Jesteśmy na terenie dawnej fabryki materiałów wybuchowych DAG, Dynamitaxengesellschaft, bo to było w okresie II wojny światowej największe przedsiębiorstwo III Rzeszy produkujące materiały wybuchowe. W latach rządów hitlerowskich, czyli 1933-1945, powstało ponad 30 takich fabryk, z których w obecnych granicach Polski zachowały się dwie. W Nowogrodzie Bobrzańskim i właśnie w Bydgoszczy. Cała fabryka dzieliła się na kilka stref w zależności od produkowanego materiału, natomiast w tej chwili jesteśmy na tak zwanej strefie NGL, gdzie była produkowana nitrogliceryna, która następnie służyła do produkcji prochu bezdymnego. No dobrze, proszę Państwa. Jesteśmy w pierwszym budynku produkcyjnym, budynku przygotowania produkcji. Do tego budynku, w części magazynowej położonej na południu, trafiały surowce służące do produkcji nitrogliceryny, czyli kwas siarkowy, kwas azotowy, gliceryna. Tutaj były one magazynowane i następnie przesyłane do następnego budynku, gdzie następowała już synteza surowców i w efekcie powstawała nitrogliceryna. Także ten budynek akurat jest takim właściwie zbliżonym do magazynu, tu jakichś szczególnych rozwiązań w odróżnieniu od kolejnych budynków nie mamy, no bo tutaj po prostu tylko te materiały były gromadzone i przesyłane do kolejnego budynku. Jesteśmy w kolejnym budynku, ale właściwie pierwszym budynku produkcyjnym, gdzie już coś się działo. Tutaj właśnie powstawała nitrogliceryna. Tutaj następowało połączenie surowców. Powstawała nitrogliceryna, następnie też przesyłana do kolejnych budynków. Ze względu na to, że akurat ten budynek był bardzo niebezpieczny, tutaj było bardzo wysokie ryzyko jakichś wybuchów czy eksplozji, to mamy odpowiednie rozwiązania architektoniczne, wszystkie krawędzie zaokrąglone, taki strop rozchylony, żeby wyprowadzić wybuch na zewnątrz. Tu mamy tak zwaną ściankę wydmuchową. Jesteśmy w kolejnym budynku, jednym z dwóch największych, budynku tak zwanej denigracji. O co tutaj chodziło? Otóż w procesie produkcji nitrogliceryny, budynku, w którym byliśmy przed chwilą, pozostawał na dwie kwasy. Te kwasy chciano odzyskać, żeby korzystać ponownie. To się działo właśnie w tym budynku. Budynek jest cały kondygnacyjny przez wszystkie swoje kondygnacje, przez dwie tak zwane wieże denigracyjne. Procesy chemiczne, jakie w trakcie tego procesu miało miejsce, powodowało, że na kolejnych kondygnacjach oddzielały się odpowiednie frakcje kwasowe. Ze względu na to, że ten budynek jest na takich rozmiarów, tutaj program ekspozycyjny jest bardzo szeroki, a mianowicie będziemy tutaj obawiać historię w